Dobra. To opowiadaj, tatusia, co tam porabiasz. Jak to działa? Przykręcasz, pompujesz, leci. A ten wskaźnik się jakoś zatrzymuje, czy trzeba obserwować kiedy? Zatrzymujesz. O, idzie. No dobrze, rozplałem. Będą tu pompni. Taka mgiełka, że aż obiekty prawie jej nie widzi. A jak tam wartości na wskaźniku? Wskaźnik oszukuje, czy normalnie działa? Nie no, dobija tak koło tych... O! Ile to jest kresek? Trzecia kreska, co nie? 130 koło. 150 tu jest. No. 130 do 150. No, czyli koło 135, tak jak powinno być. Nie no, to są dobrze, ten jest dobrze ustawiony. Bardzo. Czyli ten jest bardzo dobry. To teraz następny. Dobra maszyna. Pytanie brzmi jak pompa, bo w sumie nie wiadomo. Tryski dobre, to pompa będzie. No pompa byleby dawała nadmiar, ze 150 czy więcej, czy tam na ile ustawiają. Jak nie, no to już trzeba będzie sobie kombinować. A co ty się tym robi, tą gałką? Którą? Paliwo odkręcasz tym, czy coś? Nie, tu albo robisz na ciśnienie, albo robisz na tym. I tu sprawdzam, jak leje wtrysk. A, czyli teraz masz otwarte, żeby sprawdzić, jaka jest mgiełka, a... Działa, tu sprawdzasz ciśnienie. A później sprawdzasz ciśnienie. Aha, w ten sposób. No też podobnie ma. Prawidłowe jest 135, no to jest mega paschali. No to tu jest 13 i ten. Bardzo dobre wtedy. Lać pole jechać. No i dobra, gitara. Jeśli tutaj żadne zwarcie nie robi, to próbowałeś? Nie działa drugi cylinder. Nic tu nie idzie. Jeszcze jest zapowietrzony. Weź kręcić. No nie jedno, nie drugi. Nie, no tutaj gada, ale nie pali. Dość, 19 trzeba by sobie mieć. O, czekaj, ale pali, teraz tutaj zaczęło ciśnienie oleju. Czyli się zaczął działać. Znaczy to musisz iść na filtra, bo ja filtr cały wyjąłem i to. No to pompuj. Nie mam pompuj. O, zaczął zadać. Przelewy. Takie dobre stranie, co nie? No, na frytkę też podkręcam. Gdzie? A, tak, dobra, wszystko też jeszcze raz do końca. Możesz połowywać, że pasował na ten. Musi gadać, tak? Wyciągam sobie, tak jak mówisz, to trzeba, żeby wstrysk był, bo ciśnienie może spierdzielać. No przecież jak wstryka cały czas. Nie o to chodzi, tylko tutaj muszę dokręcić na tym, bo żeśmy
stawiali, a później nie skręciłem. Nie, no musiałem go przekręcić, żeby przewody nie wyginać. Trzy razy trzeba sprawdzić, zanim odpalisz. Dobra, dobra. Więc chciałem teraz go odpowiedzieć, nie odpalić. A to ty tak nalegasz na odpalenie. Jeszcze się żadna instalacja nie spaliła, wszystko jest ok. Dobra, dawaj i... Cylinder nie chce gadać chyba, co nie? Drugi. Gaz komora! Dobra. Tego rozkręć na rozkręcie, dopiero będę. Kręć. Dobra, próba druga, pięcie drugie. Kurwa, ale daj. No. Dobra. Cały czas, na drugi nic. Nie wiem, ale jeszcze trzeba ustawić ten początek poczenia, aczkolwiek on tak powinien być gadać. Do zawory wszystko jest ładnie. Jesteśmy w trysku, na tym trysku nie ma, to by to było dobre. Dzień dobry. Witam Państwa bardzo serdecznie. W dzisiejszym filmiku, jak widzicie, mamy tutaj silnik już prawie zużony. Była już pierwsza próba odpalania. Problem jest taki, że na drugim cylindrze, no gdzieś jakoś coś wtrysk wypada, nie ma za bardzo zapłonu tak jakby. No ale jeszcze została nam ostatnia rzecz, jaką musimy zrobić.
i jest to ustawienie początku tłoczenia. Jak to zrobić? W 30 jest to dość nietypowe, ponieważ potrzebujemy tak zwanego kołka. Ten kołek tutaj z boku powinien być wkręcony oryginalnie, w tym ciągniku nie ma, więc widzicie pomalowany w połowie mój, wykręcony z mojej 30. Teraz przeczytam wam z instrukcji obsługi, jak powinno to wyglądać. A więc tak, początek tłoczenia paliwa ustawia się tylko dla pierwszego cylindra, patrząc od przodu silnika. W tym celu należy odłączyć od niego przewód wysokiego ciśnienia pierwszej sekcji pompy i w to miejsce wkręcić przezroczystą rurkę, czyli kapilarę. Jak widzicie, pierwsza odkręcona kapilara, już mamy nawet nabite paliwa. Nawet, czekajcie, czy tu widać? Tutaj jest paliwo. No, coś tam widać. Ważniejsze jest to dla mnie, dobra. Bla, bla, bla. Włączyć odprężnik, mamy. Odpowietrzny układ to już jest odpowietrzony, bo generalnie początek tłoczenia powinno się ustawić po zamocowaniu pompy, no ale w tym przypadku nie wiemy, jak to jest ustawione, więc i tak musimy go sprawdzić. No ale tutaj mamy właśnie, że odpowietrzanie i to przyjmując, że pompa dopiero została założona. Czyli to pomijamy i teraz robimy tak. Dawka paliwa ma być tutaj na maksa dodana. Tutaj nie zupełnie się to trzyma, jakby się chciało, no ale będę sobie ręką jeszcze dodawał. I teraz tak, mamy tą dawkę tak zwaną rozruchową, bla bla bla, i teraz robimy tak. Następnie wykręcić kołek ustalający, znajdujący się z prawej strony, nagwintowanym końcem w ten sam otwór w obudowie, z którego został wykręcony. Pokręcić wałem korbowym w prawo, aż do ukazania się paliwa w kapilarze i dociskając kołek ręką do koła zamachowego, obracać dalej wałem korbowym w prawo, aż kołek wpadnie w pierwszy z otworów na kole zamachowym. Aby upewnić, że kołek tkwi w pierwszym otworze, a nie w drugim, trzeba wysunąć go z powrotem, obracać dalej w prawo wałem korbowym. Teraz czekajcie, muszę zmienić sobie na następną stronę. Link do instrukcji obsługi będziecie mieli w opisie filmu generalnie. Jest to co prawda do M-ki, no ale takie rzeczy tutaj się nie zmieniają, bo silnik to samo. Po niewielkim obrocie wału kołek powinien trafić w drugi otwór, oznaczający górne martwe położenie tłoka, pierwszego cylindra. Po wyjęciu kołka trzeba obrócić wałem korbowym w lewo, aby kołek trafił w pierwszy otwór oznaczający początek tłoczenia paliwa do pierwszego cylindra. Nie wyjmując kołka ustalającego z otworu na kole zamachowym, poluzować kluczem nasadowym trzy śruby. To będą tutaj, rozkręcimy, ale na razie sprawdzamy, bo jeżeli jest ok, no to nie ma sensu tego zmieniać. Mocujące koło zębate napędu pompy do piasty i pokręcić kluczem wałek pompy wtryskowej w prawo, aż do chwili drgnięcia poziomu paliwa w kapilarze. Starając się nie poruszyć wałkiem pompy w tym położeniu, dokręcić trzy śruby mocujące koła zębate napędu pompy do piasty koła. Rysa ze znakiem 0 na piaście powinna znaleźć się w środku otworu na kole zębatym napęd pompy. Po wysunięciu kołka z otworu w kole zamachowym należy sprawdzić, czy początek tłoczenia został ustawiony właściwie. Ustawienie początku tłoczenia paliwa jest dobre, jeżeli przy obracaniu wałem korbowym dociskany kołek wskoczy w pierwszy otwór na kole zamachowym przy jednoczesnym drgnięciu paliwa w kapilarze. Dobra, słuchajcie, tyle to jest w teorii. Ja odkładam telefon. Teraz, że tak powiem, z polskiego na nasze. Ten kołek wsadzamy sobie tutaj. W tym celu trzeba będzie to pokazać, tylko musisz włączyć latarkę. Dobra, robimy cięcie. Dobrze, włączyliśmy latarkę, teraz możecie zobaczyć. Tutaj mamy pod kranikiem taki otwór. Widzicie, teraz jak w niego wsadzę, to powinien wchodzić. Tam troszeczkę brudu jest. O, dobra. Widzicie, tutaj mamy otwór. Normalnie tutaj powinien być wkręcony drugą stroną ten bolec, no ale w przypadku tego ciągnika tego nie ma, więc musiałem zapożyczyć się ze swojego. Dobra, i teraz mamy ten bolec i powinniśmy szukać teraz pierwszego otworu. A więc wsadzamy i kręcimy sobie wały. Jest to trochę ciężkie, musimy to zrobić ręcznie. Czekajcie, tu żeby poszło. I cały czas tam musimy trzymać. Kurde, niewygodnie strasznie. Opa, czekajcie, przejdę kawałek dalej. Przejeżdża. Widzicie, przydałaby się jeszcze trzecia osoba do kręcenia. O, wskoczyło. Wskoczyło, nie wiem jak to drgnięcie paliwa, ale możecie teraz zobaczyć tutaj. Widzicie, kołek wszedł głębiej, wcześniej był płytko. Teraz jest prawdopodobnie w pierwszej pozycji. A zgodnie z instrukcją musimy teraz go wyjąć. Troszeczkę muszę cofnąć. Opa. Cofnąłem. Kręcę teraz nieco dalej. Wsadzam ponownie kołek. O, i teraz znowu wszedł. Możecie zobaczyć. Ponownie siedzi. Widzicie, było ruszone. Czyli teraz jest drugi punkt, czyli górny martwy punkt. A więc znowu wyjmuję.
i cofam, aż wpadnie. Dobra, czekajcie. O Jezusku. Dobra, cofamy jeszcze bardziej. I teraz dobra, cofnęliśmy i chcę teraz sprawdzić, kiedy następuje wtrysk. W tym celu będę tutaj kręcił. Ciężko strasznie jedną osobą to zrobić. Chyba zaraz przejdziemy. Dobra, patrzymy teraz na kapilarę, kiedy wypada nam wtrysk. Zmienię sobie tutaj na krótko, bo w ten sposób mi to nie pójdzie. Nawet na tak nie pójdzie, tylko trzeba trochę przedłużki. Zmienimy bez przegubu, bo wcześniej na przegubie się wygodniej robiło. No powiedzmy, że jest ok. O, było teraz paliwo, czyli cofamy. I teraz trzymam kołek i tu się staram kręcić. Wskoczył. Czekajcie, wskoczył. Teraz go wyjmę, ruszę. No, czyli ominęło. Dobra, cofamy sobie. Jeszcze bardziej. I teraz ponownie tam trzymam. Tutaj kręcę i obserwuję, kiedy drgnie paliwo. Troszeczkę mało gazu jest. Czekajcie. Zablokuję pedał tutaj, bo mówię, gaz ręczny w tym ciągniku jest starego typu, a stary typ, no, nie zupełnie działa jak trzeba. Dobra, i teraz ponownie tutaj trzymam, tutaj kręcę. Mamy. A wtrysk, o jest. Czyli w sumie wtrysk można by powiedzieć, że prawie, że jest ok. Teraz będzie ponownie, będzie. Jeszcze raz cofam. Sprawdzamy. Wsadzam kołek, ruszam, o jest, jest wtrysk i było od miejsca, było. Czekajcie, teraz się postaram, teraz mi się zablokował, co nie? I zobaczcie, cofnę, poczekajcie, bo klucz wypadnie. Widzicie, tutaj mamy poziom paliwa, teraz tak, lekko ruszam, wyciągam kołeczek, zobaczcie, zaczynam ruszać, no minimalnie jest opóźniony. A więc tak, w tym celu cofniemy. Ok, zablokowałem sobie wałek tam, ten bolec wsadzony. Teraz musimy zdjąć przednią pokrywę, no i nieco przyspieszymy ten zapłon. Także robimy cięcie, ja odkręcę pokrywę i przechodzimy dalej. Dobrze, proszę Państwa, słuchajcie, już wiem, jak działa ta jakże skomplikowana technologia. Zrobiliśmy, jak kazała instrukcja obsługi, czyli tam mamy zablokowany bolec na pierwszym oczku, czyli początek wtrysku. I teraz zobaczcie, te trzy już poluzowałem. I teraz zobaczcie, co się dzieje na kapilarze. Jak będę ruszał w prawo, widzicie, nabija się nam tutaj paliwo. Więc teraz tak, jedziemy do momentu, aż zacznie się ruszać. O, w tym. I teraz bierzemy tutaj te trzy śrubki i trzeba je przykręcić. Jeżeli drgnęło, to przykręcamy na maksa. Ja bym mu jeszcze swoje dał, powiem Wam szczerze. U mnie jest przyspieszona, ale to tam szczegóły. Dlatego 30 tak dobrze u mnie chodzi, Emeczka. Ale ustawiamy jak należy. Składamy, zaraz tutaj zalewamy go na razie wodą, żeby sprawdzić, czy będzie szczelny układ. Później tak się spuści i zaleje się demineralizowaną ze środkiem czyszczącym. Ale na razie to jest tyle. Dobra, zabieramy stąd tutaj wszystkie rzeczy. Proszę czekać, te klucze nam się jeszcze przydadzą. Uwaga, uwaga, ja tutaj odkładam co trzeba. No i teraz robimy tak. Tam jakiś znak się jeszcze powinien pokrywać czy coś. Ale tylko Wam powiem, że nie trzeba. No tyle, no co. Jak mamy ustawione, to teraz po prostu musimy zobaczyć próbę. Czy się zgadza. A więc zakładamy. Tutaj ładnie. Teraz tak. Trzeba pokręcić, wyjąć bolca. Grzechotką to może idzie, ale... No, zająłem bolec. Cofam. Nie, czekajcie. Muszę podjechać, żeby było w pionie. Dobra. I teraz tak, wsadzam bolca. I patrzę, czy się zakleszczy.
No jest wsadzony. Teraz muszę cofnąć. Opa, wyjmuję go. Czyli jest teraz idealnie ten moment. I jak ruszę, to paliwo powinno iść. No też mi się wydaje, że minimalnie jest jeszcze za późno. Także troszeczkę jeszcze mu przyspieszymy, a więc wracamy tutaj, żeby zablokować. O, jest zablokowane. I teraz ponownie tutaj trzeba sztywne ramię. Dobra, wezmę długą przedłużkę. I tam było 19 bodajże. I teraz tak. Tu przekładamy sobie, przytrzymujemy środek i poluzowujemy te nasze trzy śrubki. Znaczy teraz jedno przestawiło samo. No i teraz robimy tak, idziemy, jest wtrych, czyli cofamy. Nie, czekajcie. Jest wtrych, trzeba dodać dalej. Bo teraz tak, jeżeli cofniemy, kurczę, w którą się przyspiesza. Zobacz, damy skrajnie w prawy, zobaczymy, czy to się przyspiesza. Powiem teraz szczerze, to ciężko mi jest stwierdzić, w którą się przyspiesza, w którą opóźnia. Także łapiemy tutaj na razie tylko dwie. Opa. Starczy. I teraz tak. Tutaj cofam. Dobra, wsadzamy bolca, sprawdzamy, co będzie szybciej, wtrysk czy bolec. O, idzie wtrysk i teraz jest bolec, czyli dobrze, w prawą stronę się przyspiesza. Wedle mnie to będzie za duża wartość, tak więc lekko cofamy. Nie, w sumie, dobra, trzeba tam bolca zostawić, bo to nam się rozjedzie. Złapało bolec. Teraz znowu tutaj trzymamy. Czyli w prawo, jakbyście chcecie przyspieszyć, to znaczy, że w prawo musicie dać. Jak opóźnić, to w lewo. Na maksa przyspieszony nie w każdym silniku będzie dobrze później skutkował. Tak więc no niestety, ale musimy popuścić. Dobra. Teraz robimy tak. Znowu do góry. Drgnęło. Czyli ok. I teraz bierzemy, przykręcamy. To już raczej powinno być to, bo jak drgnie, a później, bo chodzi o to tak, ja zaczynam drgać, wiecie, wtrysk troszeczkę tam trwa. Więc jeżeli tutaj drgnęło, to znaczy, że wiecie, jak się cofniemy, żeby było początek, to trzeba będzie cofnąć się wałem. Czyli będzie trochę wcześniejsze. Jak jeżeli jeszcze nie drgnęło, a wy już dokręcicie, no to będzie po prostu opóźnione i wtedy się źle spala mieszanka, albo wtrysk musi być wcześniej, tak żeby miał czas na spalenie się w 100%. Znaczy w 100% się nigdy nie spala, no ale sam fakt, że wymaga to więcej czasu, stąd jest kąt wyprzedzenia zapłonu. Dobra, i teraz tak, tutaj lekko cofamy, tak żeby wyjąć bolca. Czekajcie, przestawić. O. No i dobra, lecimy do tyłu. Tyle nam starczy. No i dobra, wsadzam bolca, jadę. O, jest tłoczenie i idealnie mi wszedł bolec, czyli w tym momencie jest to ustawione jak trzeba. No niestety mój bolec teraz wygląda źle, także 30 lekko oszpecona, nie ma problemu. W związku z tym, że jest tu zrobione to ok, to jeszcze raz dla pewności podokręcać ile się da tam, ale oczywiście z umiarem. Dobra, jak mamy dokręcone, to nic nie zostaje nam, jak tutaj założyć nową uszczerkę i zamknąć całą tutaj pokrywę. Także to tyle z ustawiania w początku wtrysku.